500 sukienkę. Czemu ci się kurwa moja sukienka nie podoba? Przepraszam bardzo. Idzie Lux. Wytłumacz mi. Co ci się nie podoba w mojej sukience? Czy Milton według ciebie źle wygląda w sukience? Ale już gdybym powiedział, że lubię wadki, to dziwnie by się na mnie patrzyli. Ja bym się na ciebie dziwnie w ogóle nie patrzył, stary. Ani kurwa trochę. Naprawdę. Znam wielu gejów i szczerze, większość z nich jest mega spoko ziomeczkami. Więc... whatever you like, bro. 3, 5, 8, tak? Mógłbym popnąć w tym momencie nawet sztuk 20, 40. Ile mam? 32 sztuki chcę. Użyj kilku. Tylu. Nie! Kurwa, nie tak. Miałem iść do sklepu. Do sklepu miałem iść. Ja zapomniał. Ja źle kliknął. Koronę dostaje się po koniu Logariusa właśnie? Kurwa, jej nie mam. Czemu tak? Milton źle wygląda w czymkolwiek, czyli wolisz Miltona nago, tak? Okej. Understandable. Absolute unit. Patrz na tego, kurwa. Giga czada, patrz. Patrz, co ja zrobię z Grymanem, nie? Poczekaj, zaraz. Za chwileczkę. Jeszcze troszeczkę. O! Widziałeś? Widziałeś, kurwa? To jest cały potencjał nagiego Miltona. Poczekaj. Sztuk poproszę dwie. Cyk. Plus 8. Dobra. Teraz kamienie. Kamienie. Nie planuję w tym momencie używać ramienia amygdalskiego, więc wyłączmy wszystkie jej kamienie i włóżmy je być może do właśnie miecza blasku. Co to w ogóle kurwa mam? Na bestie zabarwienia pioruna. Pioruna mam plus 20%? Poczekaj, co? Co to jest dobre do tego? Do... to nie tłusa. Zróbmy w ogóle wszędzie reset. Wszędzie reset. Od początku. Po pierwsze, to. 56 tutaj mamy. 62. To jest fizycznie konkretnie, nie? Uuu, jeszcze więcej. 77! Ale to są pieniądze, kurwa. To są takie pieniądze. 86, atak na root minus 10. Niech będzie, na razie przynajmniej, nie? 96, 99 i tyle, okej. Dalej 100, 104, 107, 109, 118, 126, 131, 146! Kurwa, skąd ja mam takie kamienie? Punkty życia wciąż spadają, o nie, to tak nie chcę. Tak nie chcę. Zmień. To jest złe. Z powrotem. Dajmy cokolwiek. To jest zły kamień. Ja zły kamień zmieniam. Miałem to zmienić. Wyłącz to. Naród. Dobra, git, fajnie. Jest dobrze. Jest kurwa dobrze. Więc mamy święty miecz zrobiony. Młot grzmot jeszcze też zróbmy. Bo pewnie, choćbym chciał, to będę musiał z niego korzystać, pewnie wielokrotnie jeszcze. Na bank. 90, ale HP spada, to nie chcę. Dalej. Tyle. 91. 96. 90, ohoho, 107. 15. 121. Halo? HP spada, no nie. HP minus 8, to jest straszne. Co kurwa wymyślił? Dobrze, o, tyle styknie. To nitrus, to też zróbmy. Bo pewnie będę to chciał w końcu. Pytanie jak mocno? To jest złe. To spada damage, kurwa. Damage spada? Czemu? Halo? What the fuck? Czemu damage mi spada na tym? Nie rozumiem. Mam 58... Mam minus 58... Czemu mam minus 58? Czemu mam minus? Poczekaj, kurwa, co? To nitrus. Broń rozjebana, okej, kurwa, to napraw, chłopie, ja pierdolę. Napraw broń, wszystko. Dziękuję. Wzmocnienie jeszcze raz. W takim razie to nitrus. I teraz patrzmy, kurwa, na to. Plus 39, okej. 44. 47, ale tylko tempy. Weźmy, pójdźmy w oba. 60, to spada HP. To z HP spadającym jest zjebane. To jest mega, mega chujowe. 52, 58. O kurwa, HP spada, no nie. Skurwysyny. Piorun plus 13, niech będzie. Git! To są moje bronie do końca gry. To nitrus, młot oraz
Weźmy młot. Weźmy to jako główną broń. I to nie tak. Okej, okay, git. Tak właśnie ma być. Teraz tak, gdzie ja kurwa byłem ostatnio? Zabiliśmy Roma, nie? Więc... Gdzie mam kurwa iść teraz? Ja nie pamiętam. Ani trochę. Jahargul? W Jahargul już byłem. Ja muszę iść do tego, do... gościa z klatką na głowie. Jak mu tam? Mikolasza. Pytanie moje brzmi, który teleport tam prowadzi? Kuźnia? Koszmar Menzies? Mikolasz Cage? Komnata Amygdali? Nie wiem gdzie iść po prostu. Nie mam pojęcia. Pójdę do kuźni. Kuźnia brzmi dobrze. Nie mam kurwa Koszmaru Menziesa nigdzie. Chyba, że jest inny teleport w oprócz tych czterech. Na samej górze? Kurwa. Gdzie jestem? A, okej. Okay. Never mind. To jest stary koszmar. Na samej górze? Fuck. Ten? Nie mam kurwa Koszmaru Menziesa. Mam granicę i mam komnatę Amygdali. To jest koniec. Aula? He? Aula, okej, okay, dobra. No tak, ja muszę szkołę zrobić, kurwa. Tak? Czy to jest... Nie, to jest ten, to jest dolne piętro. To nie jest to. Przez jaskinię? Nie, no stąd się idzie, kurwa, do Amygdali. Stąd się idzie do Amygdali. To nie jest to. Tepnij się do One Reborn, okej. Okay. To brzmi lepiej. Pytanie, jak nazywa się miejsce? Gdzie się biją The One Reborn? Nie, stąd się idzie do Amygdali, nie? To nie jest to miejsce. Wracaj. Rabini nie zgodzi, no właśnie. Geras ma najlepszą radę, nie? Cofnij się tam, gdzie się biłeś The One Reborn. Bo biłem się z The One Reborn. Pytanie, jak ten teleport się nazywa? Czy ktoś kurwa wie? Bo ja nie wiem, kurwa. Jak się nazywa teleport tam, gdzie jest The One Reborn? Nie wiem, kurwa, stara... Twoja stara Jarnam? Co mam na czole, co mam na czole? Twoją starą mam. Kurwa, no ja nie wiem. Podziemna pizda. Aha, okej. Okay. Gówno. Chyba stąd, nie? Czas na zejścia. Chyba jestem w dobrym miejscu. Tak mi się kurwa zdaje. No, weźmy ten miecz w rękę. I zobaczmy jego potęgę, kurwa. Patrz co mu robię, nie? Nie ma zasięgu. Okej, okay, to ma mały zasięg, dobrze wiedzieć, nie? Bardzo mały zasięg, ała. Bardzo, bardzo, bardzo mały zasięg. No, taki mega mały zasięg. Ale okej, okay, dobrze, szanuję to. Damage, kurwa, też jest paskudny. Kurwa, czemu te wszystkie bronie od Arcane robią zero damage'u? Czemu? Czemu bez buffa, bez ciężkiego przytrzymanego ataku te bronie robią kurwa zero damage'u? Wszystkie z nich. Ej, ta broń jest na plus, kurwa, 8. To nie jest, że ona jest na 0, nie? To jest plus 8. To nie jest tak, że ta broń nie ma w ogóle 0 upgrade'ów. Ona jest 2 upgrade'y przed maksymalnym, kurwa, upgrade'em. 2 sztuki. To nie powinno być aż tak dużo, kurwa, różnicy, nie? Ale po 100 damage'u robić? No, kurwa, nawet nie. W tych śmieci 89 z lekkiego ataku. A bez buffa? 84. No kurwa. Arcane wydaje się fajne, jeśli wiesz co robisz generalnie, nie? To nie jest dobry, według mnie przynajmniej. Dobry, znaczy to nie jest optymalny build. To być może jest dobry build, ale to nie jest optymalny build, żeby grać nim kurwa jako pierwsze przejście na przykład, nie? Być może, no włącz tą kurwa lampę. Nie wstydź się. Być może, gdybym wiedział co robię, a nie wiem, to miałbym więcej damage'u, miałbym kurwa lepsze gemy, bo miałbym pewnie, ale kto był w
poniedziałek na streamie, ten wie, jak wyglądał stream w poniedziałek i to było bardzo nieprzyjemne. Ale a propos, ataki ciężkie przytrzymane z tej broni, ciężki pierwszy przytrzymany jest długi, ale drugi wchodzi prawie że instantowo, nie? Więc jeśli pierwszy ci wejdzie i masz staminę na drugi, to oba wejdą, więc to jest plus. To jest ogromny plus jak dla mnie, nie? Tu się matematyka bardzo, bardzo dobrze zgadza. To jest mega fajne i mega miłe. Jest sala z tymi, kurwa, studentami, co się mnie spuszczali. Fajnie, fajnie. Idźmy bokiem. To nie wina broni, Bloodborne ma 30 FPS, więc nie ma klatek na damage. Właśnie dzisiaj bardzo ciekawą... Ale jakie takie są z dupy, no. Po 90 damage'u? W nich przynajmniej, nie? Oni pewnie mają duży resist na Arcane, ale... Ale no. Właśnie dzisiaj widziałem ciekawą opinię na temat Bloodborne'a, która według mnie jest... Nie wiem jaka nawet, ciężko mi ją określić, ale ktoś powiedział, że im więcej klatek ma gra, tym bardziej wydaje się lekka. I to jest racja, nie? To jest racja, że im więcej klatek ma gra, tym bardziej w oko lepiej wpada. I to jest prawda, bo nasze oko... Mimo tego, że wiele, kurwa, osób, którzy grają na konsolach, powiedzą, że nie, ludzkie oko widzi tylko 30 FPS-ów, nie, kurwa. Jesteś zjebany, jeśli twoje oko widzi tylko 30 FPS-ów. Jeśli twoje oko widzi tylko 30 FPS-ów, idź, kurwa, do okulisty. Prawdopodobnie jesteś bardzo, bardzo, bardzo mocno chory. Nie chciałem tu wejść. Jesteś bardzo mocno chory. Normalne ludzkie oko widzi dużo więcej. Moje oko przynajmniej widzi różnicę między 30 a 60. Co więcej, moje oko widzi różnicę między 360 a 144. Co więcej, moje oko nawet widzi, kurwa, różnicę między 144 a 240. Więcej nigdy, kurwa, nie widziałem na ekranie monitora. Ale mordo. No nie. Momenty, kiedy Rymczaka opętuje Kiszak, są straszne i świetne zarazem. Ale taka jest prawda. Jeśli, kurwa, ktoś... Jeśli ktoś twierdzi, że... Nie, bo to są, wiesz... Ja wiem, że jest wiele memów na temat tego, że... Ojej, aż nie mogę się przestać uśmiechać, aż mnie boli. O, odumiechajmy się. Jest wiele osób, które naprawdę nieironicznie twierdzi, że ludzkie oko widzi tylko 30 FPS-ów. To jest straszne. To jest tak, kurwa, straszne, jak, nie wiem, mówienie, powiedzmy, wyobraź sobie, że masz 3 lata, nie? Masz 3 lata i w wieku 3 lat twój stary wkręca ci, że słuchaj, najlepszym jedzeniem na świecie jest gówno. Nasraj i zjedz to. To jest najlepsze, najbardziej pożywne jedzenie. I ty całe życie wpierdalasz to gówno, które sam wysrasz, albo stary ci wysra, i mówisz tak, świetne, pyszne, pyszne, najbardziej pożywne, nie? Po czym po 15 latach wychodzisz na świat, okazuje się, że są ludzie, którzy nie jedzą gówna, którzy potrafią żyć bez tego i to nawet lepiej. I to są pecetowcy, bo gównem w tym przypadku jest, kurwa, granie w 30 FPS-ach. Jest świat poza 30 FPS-ami, jest świat 60 FPS-ów, jest świat 120, 240. Te światy dla konsolowców są bardzo nieogarnięte. Oni nie potrafią sobie tego wyobrazić, nie? Ale one istnieją i uwierzcie mi, są piękne. O ile twój sprzęt potrafi je ogarnąć. Tak bym to porównał. Ile FPS-ów jest w realu, tyle ile twoje oko widzi. Z tego co wiem. Każde oko jest inne i ciężko to określić. Zaraz zacznie zawijać wąsa. Nie, specjalnie sobie moje końcówki wąsów ścinam. Bo o ile Kiszak według mnie ma mega majestatyczny wąs, o tyle ja jestem blondasem. W moim przypadku taki wąs jak on ma nie wyglądałby dobrze. Okej. Okay. To był dobry damage. A właśnie, kurwo ty. Ja żem zapomniał, ponieważ każdy mój ciężki atak na tej broni zżera amunicję, nie? Czy oko zależy od koloru? Ale koloru czego? Kurwa, coś mi ucieka, poczekaj! Nie uciekaj. No ty kurwo! I co teraz? Mogę wyjść i żeby się zrespił?
Ja pierdolę. Czy podstawka skończona? Nie, nie Killor, jeszcze nie. Kolor oczu zależy od ilości klatek? Kurwa, ja mam niebieskie. I co teraz? Ile mam klatek w życiu? Ja nie wiem, stary. To tego nie słyszałem. Jeszcze. Jeszcze. Ale nie, wydaje mi się, że jeśli masz dużo klatek w życiu, to są ten, to masz czerwone, nie? Czerwone oczy. Bo czerwony to jest najszybszy kolor. Gdzie jest ta kurwa, którą zabiłem? Czy ta kurwa, którą zabiłem, nie ma respa nigdzie? I koniec? O nie, kobieta bije w dzwon. Ja pierdolę. Ja pamiętam, co to jest. Poczekajcie. Ja bardzo bym chciał nago chodzić. Ale załóżmy itemy, które mają odporność na szał. Jebana kurwa, znowu dzwoni w dzwon, no. Ja jej mówiłem, że mi nie dzwoniła, ale ona ciągle dzwoni. Jebnięta, całkowicie. I chyba nawet cofniemy się na chatę, żeby włączyć runę, która daje mi plus 200 ochrony na szał. No, bankowo. Gdzie jest moja łaska? Między 30 a 60 nie widzę żadnej różnicy, Savio, proszę cię. Ty jeszcze młody jesteś. Kurwa, jakbyś miał 83 lata, powiedziałbym okej. Masz prawo nie widzieć różnicy, ale Savio, ty masz kurwa 18 lat. Jeśli ty w wieku 18 lat, gdzie jest moja łaska, nie ma łaski, pierdalam tędy. Jeśli ty w wieku 18 lat nie widzisz różnicy między 30 a 60 FPS-ami, stary, połóż się do grobu od razu, nie? Połóż się do grobu od razu. 20, a nie 18? Ty nie masz kurwa matury dzisiaj? Znaczy w tym roku? Chyba, że masz, kurwa, ja nie wiem. Anyway, chyba, że jesteś w zawodówce, tak? To macie dłużej? No w każdym razie, kurwa. No nie. Nie wiem, jak to opisać, ale to jest straszne. Że ty tak... Nie, no nie mogę, ty mnie bejtujesz, fuj, nie? Próbujesz po prostu mnie podciągnąć, także hej, Remczak, haha, ja nie widzę różnicy, a jestem młody. Nie, mordo, nie. Nie rób mi tego. Czas umierać. Nie wiem, gdzie idę, ra. Fuj, nie wiem, gdzie idę, nie mam pojęcia. Ksitemy coś, nie? Chuj, biegnę dalej. Mam, kurwa, drzwi. Idę przez drzwi. Fajnie jest, lubię drzwi. Drzwi oznaczają wejście. O kurwa, pająki. No nie, o was zapomniałem. Och, chuj. Itemek, kuściany miecz twojej starej, pięknie. Coś jeszcze? Nie. Ja, że myślę, że będzie kurwa koniec. Ta, ehe. Fucking hell. Fuck. No, ale boli mocno. Ała, no kurwa, poczekajcie. Czy te pająki się lepią w nieskończoność? Ała. Dobra, i ten typ, tutaj, w tym miejscu. Trigger dla Pawła, to powiedzenie, że 30 równa się 60, prawda? Jeśli ktoś, kurwa, widzi, znaczy nie widzi różnicy między 30 a 60 FPS-ami, idźcie, kurwa, do ginekologa, do okulisty. Do ginekologa pewnie też. Między 30 a 60 FPS jest tak, kurwa, ogromna różnica, że jeśli nie widzisz, naprawdę masz problem ze wzrokiem. Uwierz mi. Ja mam 30 lat, okej? Okay? W mojej rodzinie, generalnie kobiety przede wszystkim, moja siostra, moja matka, moja babcia, zawsze miały okulary. Mężczyźni z kolei, nie. Zawsze mieli zajebisty, kurwa, wzrok, aż do dość starego wieku. Mój dziadek zaczął nosić okulary w wieku około 60 lat, mój ojciec w wieku około 55. Ja ciągle wierzę, że mam świetny wzrok. Mimo, że nie był dość dawno badany, ale ja widzę co widzę. I widzę wiele, naprawdę, nie? Jeśli twój wzrok w wieku 15, 20, 25, 30, 83 lat nie widzi różnicy między tym tutaj, w Bloodborne, na 30 FPS-ach, a Elden Ringiem czy Dark Souls 3 w 60, bez obrazy iść do okulisty, bo pewnie coś jest kurwa nie tak. Coś jest bardzo nie tak. Swoim wzrokiem. Tyle mogę powiedzieć. I nie chodzi o to, że
Ja się nabijam, bo bardzo chciałbym się nabijać, ale to jest dla mnie bardziej skarga. Takie wiecie, że kurwa, ja, dajcie mi więcej gier przy 10 klatkach. Naprawdę. Nie różnicę w okularach nawet tu teraz. Okulary nie dadzą ci więcej klatek, oczywiście, że nie. Ale jeśli okulista ci powiedziałeś konkretnie okuliście na temat klatek w grach komputerowych i jak to działa, prawdopodobnie wielu okulistów wie, o co chodzi, nie? Tak mi się wydaje, że klatki na sekundę i te sprawy, oni mogą to rozumieć. Jeżeli w Matrixie? Być może. Mój Matrix jest świetny. Ja kocham mój Matrix. Po to są okulary, żeby widzieć ostrzej, a nie po to, żeby widzieć więcej klatek, no. Mam astygmatyzm, widzę świat w 1080 i 60 Hz. 1080, 60 Hz to w naszych czasach jest standard. 85% graczy gra w 1080, 60. To jest standard. Więc masz dobry standard, mordo. Różnica między 60 a 120 jest dużo mniej zauważalna, ale jest zauważalna. To jest to, że to jest coś, czego się nie da zobaczyć na filmie, nie? Na przykład. Czy na filmie, czy na streamie, czy cokolwiek, tylko musisz być przy monitorze 60 i 120 obok, nie? I ja mam tu mój główny monitor, to jest 144 Hz, dwa boczne, to są 60 stare, no bo ja streamuję przy 10 Hz, więc nie zobaczycie więcej niż 60 Hz, nie? To jest złe, teoretycznie, nie? Że jak się przyzwyczaisz do tego wyższego standardu, tego lepszego standardu, wielu herców, 120 czy te 144, nie chcesz wrócić do 60, no kurwa nie chcesz. I to jest to samo, co miałem dawno temu z iPodami. Ktokolwiek wiele lat temu miał iPoda Classic z dużym kurwa dyskiem twardym, 80, 120 czy 160, podczas gdy jakieś tam lamusy miały MP3 512 MB, proszę was. Ja miałem całą moją bibliotekę MP3-ek, kurwa, przy sobie, a ci śmiecie mieli, kurwa, po to MP3-ek, nie? Więc i to jest bardzo podobne coś. Kiedy ja się przyzwyczaiłem do tego, że mam wielkiego iPoda, który ma 80 giga minimum na muzykę, nie potrafiłem cofnąć się do czegoś niższego. I podobnie mam teraz z grami, z FPS-ami w grach, nie? Że jeśli gram w grę, która ma minimum 60, to jest takie minimum dla mnie na PC-cie. Jeśli mój PC nie wyciąga minimum 60 klatek w grze jakiejś, to ja mam w głowie taką lampkę, czas na upgrade. Paweł, kup nową grafę, Paweł, kup nowy procesor, Paweł, kup nowe coś tam. I w momencie, kiedy gram Bloodborne'a, mam taki mindfuck, że Paweł, co teraz? Nie możesz grafy kupić. Nie możesz procka kupić, nie możesz kurwa nic zrobić. Jedyne co możesz zrobić, to grać. Grać w tę grę, która ma 30 klatek, które są niestabilne, które spadają 24, 23, 17. How about that? To jest to. To jest kurwa to. Człowiek widzi w 576 megapikselach. Mam monitor 165 i gry w 60 wyglądałem na wybrakowane w klatkach. No właśnie, Elk czuje to, co ja mówię, nie? Ja mam monitor 164 Hz. Dla mnie na ten moment 144 jest wystarczające, nie? Szczególnie, że mój sprzęt by więcej nie wyciągnął w większości gier. Ale grałem na monitorze 240 Hz, gdzie grałem w CS-a. CS to nie jest gra bardzo wymagająca, nie? Więc tam osiągnąć 240 FPS-ów to nie jest trudna rzecz. Ale jeśli ktoś osiąga 240 FPS-ów na Lighthouse'ie w Escape from Tarkov, to prawdopodobnie ma kurwa kompa z NASA i gra na sprzęcie, który jeszcze nie wyszedł. Który jeszcze nie istnieje na rynku konsumentów. Klipuj ktoś dobre wino, no kurwa, to będzie na YouTubie. Jeśli ktoś na YouTubie jest w tym miejscu, w tym momencie, pozdrawiam serdecznie. Dziękuję bardzo za oglądanie. Zabijmy tego skurwysyna, albo ja umrę, nie? Może tak też być. Już płacze dziecko Mergo, Margo. Czemu mnie strzela, kurwa? Boli! Ale griduje w chuj, tylko dobić po prostu.
Dobrze. Umarł. Skurwisyn. Pozdrawiamy, tak. Pozdrawiamy YouTube'a. Kurestwo. Czemu używam tej broni, skoro mam lepsze? Ponieważ to jest broń z Ludwiga, o której ja marzyłem, od kiedy tylko dowiedziałem się, że w Bloodborne ona istnieje. To jest moja taka mała fantazja, nie? Czasem masz takie coś, że, nie wiem, powiedzmy jako gówniarz, ja na przykład nie było mi stać na takie rzeczy jak, powiedzmy, klocki Lego. Jakieś takie fajne zestawy klocków Lego. Więc te moje fantazje bardzo bym chciał spełnić jako dorosły człowiek. Ale wciąż nie stać mnie na porządne zestawy Lego. I to jest taki zestaw Lego, tylko że w grze, nie? Taki zestaw Lego, który jest dostępny, mam pod ręką. Jeśli chcę, mogę go podnieść. Mogę go podnieść, mogę go użyć i będę się z nim zajebiście bawić. Więc no, to jest najlepsze według mnie porównanie. Gdzie to prowadzi? O kurwa. Okej. I w tę stronę, to jest ten most, nie? To jest ten most, gdzie ja mówię, że mnie boli. Tak. Ale poczekaj, wróćmy do góry, bo tam coś jeszcze było, nie? Czy nie? Jakie ma tu ataki ładowane bez kul? To możemy teraz sprawdzić, bo nie mam kul, nie? Ale są bardzo podobne z tego, co widziałem, z tego, co pamiętam. Jest jakaś kurwa żywa. A nie, po prostu nie leci ten projectile, nie? Czyli nie ma strzału konkretnie. Kurwa. Ej, czemu oni mnie aż tak olewają? To jest straszne. Zajebista broń, chcę ją widzieć tylko kekw. Prawda, no kurwa, no. To jest, nie wiem ilu z was jest jebanymi nerdami, powiedzmy, jeśli chodzi o Gwiezdne Wojny. Ja od dziecka na przykład marzyłem o tym, żeby mieć Lego Millennium Falcona. Sokoła Millennium. Do dzisiaj nie mam. I wiem, że ten konkretny, który ja chcę, kosztuje dużo, bo już go nie produkują, więc to są dosłownie tysiące złotych. No i to jest to, no. To jest kurwa. O, poczekaj! Tu się idzie dalej, tu się idzie w dół, nie? Tu się idzie w dół, tak. Mam już emotkę, czy jeszcze... mamy emotkę, nie? Mamy emotkę, żeby zejść na dół. Poczekaj. To wróćmy, gdzie była ta winda? Tam się idzie w dół i tam jest taki straszny skurwysyn. Gdzie była ta winda? Ja pierdolę, ja nie... Tu? Tu, okej. Okay. Pewnie parę koła, jak Gwiazda Śmierci chyba też 1000. Zależy która, bo generalnie wydań Sokoła Millennium Lego jest sporo. Jest bardzo sporo, cofnijmy się. I te pierwsze, te najstarsze, gdzie jest Han Solo, gdzie jest Leia, gdzie jest Wookie, one są dość kurwa drogie. Żeby się do nich dostać, to są kurwa tysiące złotych. Teraz tak, gdzie ja mam iść? Loftmergo, to jest tam, gdzie byłem na stronie Lego za 4 koła. Kurwa mać. To jest straszne. Przeraża mnie to kurwa, że jebana zabawka potrafi tyle kosztować. Pokaż staty i bronie, jakie będziesz grał. Proszę. Staty, siup, a bronie to jest na ten moment to Nitrus plus 8. Święty miecz księżycowego blasku plus 8. Plus mam jeszcze na plus 9 ogniste gówno. O kurwo ty. Spadniesz? Hehe, kurwo. Nara. Aha. Boli. Szał się nabija, zajebiście. Halo? HP moje? The fuck? Pojebane. Chuj, biegnę? To będzie szał, kurwa. Szał? Tak? Podlecz? Znaczy, bo tam dołem, gdzie byłem... Oła. Tam się idzie do bossa chyba, tak? A gdzie ja, kurwa, idę tędy? Masz jakiś item? Mogę? Proszę? Proszę, item. Fragment, dobrze. Kurwa. Mam emoji zatańczy flosa. Mordo. No nie. Kiedy będzie Lady Maria? Prawdopodobnie po porażkach życiowych. Tak? Jak się kurwa nazywają po polsku? Living Failures.
Nie pamiętam. Elo, dobry wieczór, Saturos. Dzwoniąca kobieta bije twoją starą. Dobra, kurwa. Zajebiście. Chuj mi to obchodzi. Ja chcę moje 50 koła. I tyle. Daję stówę, że ich kurwa nie odzyskam. To byłeś ty, kurwo, nie? Gdzie jest mój hajs? Tu w lewo? To jesteś ty, kurwo. No i nie odzyskał. 50 koła. Puf.